Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, na którym będziemy testować najnowszą kolekcję marki Lovely o nazwie Pink Army. Słuchajcie, tutaj w tej kolekcji jest naprawdę dużo ciekawych produktów, także no już nie mogę się doczekać, aż się w końcu przetestuję. Dodatkowo jeszcze wzbogacę nasz test o nowości marki Miss Sporty, a między innymi nawilżający podkład oraz korektor. Także nie mogę się doczekać tego testu, mam nadzieję, że Wy też. Rozpoczynajmy! Biorąc pod uwagę temat przewodni całej kolekcji, rzeczywiście cała szata graficzna jest takim pięknym, różowym moro. Powiem Wam, że bardzo mnie to cieszy, jako że jestem ogromną fanką różu, co zresztą widać po moim tle, moich ciuchach oraz moich paznokciach. I słuchajcie, zaczynamy dzisiaj od produkciku o nazwie Lip Scrub Pink Army, czyli jest to cukrowy pilnik do ust, który ma w sobie masło shea oraz witaminę E. I on kosztuje, słuchajcie, 16,99. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał w środku. No pokaż się. Sezamie, otwórz się. No dobra, pachnie bardzo ładnie. Ciężko mi powiedzieć, czym dokładnie, ale o, słuchajcie, tak jak patrzę w tym momencie i próbuję go dotknąć, to on na początku miał taką powłokę, przez którą było ciężko się przebić, ale od razu widać, że jest taki mocniej kremowy już po jakimś czasie. I słuchajcie, nie będę tutaj przedłużała tego, także robimy peeling. Zobaczymy, co tu się wydarzy u mnie na ustach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tak jakby ten cukier, który jest w środku, to on jest tak dość... no grubo zmielone, jak możecie zobaczyć. I mam wrażenie, że trochę więcej jest tego produktu jakby balsamu tutaj, niż samych tych drobinek takich peelingujących. Ale słuchajcie, ja czuję w tym momencie pieczenie jakieś. Dobra, zaczynam to szybko robić. Ewidentnie czuję tutaj takie pieczenie, jakbym posmarowała się jakąś gumą miętową po ustach, tak mi się skojarzyło. Ale jest to takie przyjemne pieczenie, bez przesady. Dobra, słuchajcie, w tym momencie, no, nie da się ukryć, że nie wygląda to zbytnio zachęcająco, także zmywam ten peeling, no i zobaczymy, jak moje usta będą wyglądały po. Produkt ściągnięty z ust i słuchajcie, doszło do mnie, że przecież ten produkt pachnie jak guma balonowa. Także dla mnie bardzo przyjemnie, jakoś tak mi się z dzieciństwem kojarzy. I tak, usta teraz są zdecydowanie takie bardziej nawilżone i miękkie. Także no jestem bardzo ciekawa tego produktu, chociaż od razu Wam powiem, że ja często nie używam takich produktów, bo po prostu moje usta zazwyczaj się jakoś tak mocno nie wysuszają, więc ja mam z tym zazwyczaj większego problemu. I słuchajcie, teraz chciałabym nałożyć z kolei balsam do ust, który jest w bardzo podobnym opakowaniu. Nazywa się Lip Balm Pink Army. Shocking. I słuchajcie, on kosztuje też 16,99 i ma w sobie olej kokosowy, olej migdałowy, masło shea i słuchajcie, masło z awokado. Także bardzo mnie to zainteresowało. Otwieramy tego gagatka. On też pachnie tak jak guma balonowa. No wygląda pięknie. Po raz kolejny mam problem, żeby naruszyć tutaj tą idealną taflę, niczym nieskażoną. Jest to takie dość proste. A, i on się wydaje taki mocno kremowy. Takie, no to jest takie masełko do ust. A powiem Wam, że bardzo fajne. Na pierwszy rzut oka naprawdę ma taką konsystencję mocno nawilżającą i taką otulającą usta. Też mi się wydaje, że taką wygładzającą. Bardzo spoko. Zaczynam od makijażu oczu i tutaj mamy paletkę Pink Army, słuchajcie, która od razu przykuła moją uwagę, szczerze mówiąc, bo moim zdaniem ma przepiękne kolory. Dobra, pacynka od razu out. A tak wyglądają te odcienie. No i moim zdaniem są naprawdę bardzo ciekawe. Jedyne tylko, co tutaj widzę, że mam wrażenie, że te kolory są jakieś takie strasznie do siebie podobne, ale zaraz zobaczymy, jak one wypadną na swatchach. Ta paletka kosztuje 26,99 i słuchajcie, jeszcze dodatkowo, co jest w ogóle dziwną rzeczą, wyszło coś takiego jak lamparci szablon do stwarzania powalającego makijażu oka. Słuchajcie, opisane jako idealny dla osób początkujących. Tak wyglądają te szablony i on kosztuje 12,99. I tak, no rozumiem, że tak jakby w założeniu on ma nam pomóc wyrysować kształt jakiś na oku, czy nie wiem, czy kreskę, czy jakiś cut crease, czy coś takiego. I słuchajcie, patrząc na to, niby tu jest 6 opcji. Ale moim zdaniem to jest mocno przesadzone, bo tak, ja zdecydowanie widzę, że tutaj ta dwójeczka jakby może się przydać do tego, żeby robić sobie cut crease i wiecie, odrysowywać tutaj makijaż na górnej powiece. Natomiast, tak jakby... To tak ma to wyglądać? Trochę dziwnie to wygląda, już nie mówiąc o na przykład piątce, która ma jakiś taki dziwny kształt i ja trochę nie wiem, co z tym zrobić. Bardzo też interesująca jest jedynka, która...
W sensie, naprawdę mi ciężko jest powiedzieć, co tu można zrobić, jako że to nawet nie jest do kreski, przecież to jest zaokrąglone. To moim zdaniem takie mocno na wyrost to, także ja, słuchajcie, dzisiaj z tego zrezygnuję, bo tak jakby troszeczkę nie widzę w tym za bardzo zastosowania. Moim zdaniem ciężej może się malować z tym niż bez tego, ale dobra, róbmy swatche. Tak prezentują się swatche i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jakie w dotyku są te maty z tej palety, bo są tak niesamowicie miękkie, takie kremowe, no po prostu te swatche, zobaczcie, one się zrobiły za jednym przeciągnięciem palca, tak intensywne, no naprawdę mam tutaj bardzo duże oczekiwania względem tej palety. Jedyne tylko, co mogę powiedzieć, to że tutaj mam wrażenie, że te dwa cienie są troszeczkę zbyt bardzo do siebie podobne. Na podstawę z nieprzypudrowanego korektora nałożę teraz ten piękny koralowy odcień, który zobaczymy, jak będzie się prezentował u mnie w zewnętrznym kąciku. I tak, na pędzlu wygląda naprawdę intensywnie, także zobaczmy, co on mi tutaj uczyni. Słuchajcie, ten kolor jest tak piękny, no ja jestem totalnie obsessed. I na razie zobaczmy, jak on się rozkłada. Z tego, co widzę, to zobaczcie, dość ładnie się blenduje. Nawet ładnie się blenduje. I to się bardzo szybko dzieje. Także to też jest bardzo fajna, no zobaczcie. Bardzo fajna informacja. Nie no, to się zadziało dosłownie w 3 sekundy, także już mi się podoba. Chyba musicie przyznać, że to jest moc. Mam tę moc, mam tę moc. Dobra, i teraz moją moc będę rozblendowywać przy użyciu tego beżyku, który wpada troszeczkę w takie fajne różowe tony zgaszone. Mi się bardzo spodobało już od samego początku. I tutaj jeszcze będę chciała bardziej wtopić ten cień w moją skórę. Co widzę, że dzieje się również dość szybko. No muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ja w ogóle zawsze byłam dużą fanką tych mini paletek z Lovely. Była jedna wpadka z tą ostatnią paletką Honey Bee, ale ogólnie mam wrażenie, że one zawsze mają naprawdę bardzo fajną, fajną jakość, za fajną cenę i słuchajcie, tutaj tak samo, no widzę, że naprawdę, no zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I na środek leci ten neonowy różyk, który no na swatchu od razu już mi się spodobał. Zobaczmy. No błagam, zobaczcie, jak wygląda na pędzlu. I no powiem Wam, że to jest tak gruby level napigmentowania i intensywności. Słuchajcie, zobaczcie, jak on przepięknie pokrył moją powiekę, no dosłownie w sekundę. Zobaczcie, on już tak naprawdę, słuchajcie, ja nie musiałam nic dotykać, on już jest rozblendowany z tym koralowym. Nie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Na razie jakość po prostu rewelacja. Tutaj granicę rozblendowywuję tak naprawdę, można powiedzieć, suchym pędzelkiem, tylko mam jakąś taką mini pozostałość po tym cieniu, ale nie dobierałam go na nowo. I słuchajcie, zobaczcie, jak on przepięknie wtapia się w skórę. Naprawdę, i to też są, słuchajcie, trzy ruchy. Ten makijaż miał zupełnie inaczej wyglądać w moich założeniach, ale no, muszę Wam powiedzieć, że najchętniej bym zostawiła go w matach, bo ja po prostu jestem opętana na tym, jak one wyglądają, ale czuję się w obowiązku, żeby jeszcze trochę Wam pokazać więcej z błysków. No i w takim razie wezmę sobie ten cukierkowy błysk i będę go nakładała w mój wewnętrzny kącik, oczywiście na NYX Glitter Primer, który już sobie rozrobiłam wcześniej na mojej dłoni. I zobaczmy sobie, jak te dwa kolory się ze sobą połączą. Dobra, spróbuję. Nie no, nie ten, Boże, ja w tym jasnym moczę. Co ja robię? I spróbuję to zrobić moim palcem. Kolorek jest bardzo ładny. I wiecie, co mi się też podoba? Że te cienie mają fajny błysk, moim zdaniem, ale nie mają ciężaru. No zobaczcie, jak on się ładnie w tym momencie błyszczy na mojej powiece. Me like it. I w tym momencie widać, że troszeczkę tutaj się odkleił ten cień różowy, tam gdzie kładłam NYX Glitter Primer. Ale zobaczcie, słuchajcie, ja dotykam tylko dosłownie pozostałościami po tym różu, co już wcześniej nakładałam go. No i to się przykleja dosłownie w 3 sekundy, no. Jest nówka sztuka. Jedyne tylko, co tutaj zauważyłam, to, że te błyski tak jakby po jakimś czasie, jak się takie trze, to one mają taką powierzchnię, taką twarda się robi ta powierzchnia, tak jakby słabo się chce ten produkt nabierać. I tutaj tylko jakby jedyny mój minus, który mogę tutaj o nich powiedzieć. Ale użyję teraz tego najjaśniejszego odcienia, żeby nałożyć go w mój kącik. I tak jakby w formie rozświetlacza tutaj go zastosować. O! O! No i ten błysk, to ja rozumiem, proszę Państwa. Jakiś pitu-pitu. Tylko to jest prawdziwy glow. Yes. Następnym produktem jest eyeliner o nazwie More Than Black
Waterproof Eyeliner. I słuchajcie, on jeszcze jest dodatkowo wzmocniony o olejek rycynowy, co jest bardzo dobre dla naszych rząs, jakoś bardzo mnie to cieszy. I on kosztuje 12,99 i zobaczmy sobie, jaki on ma pędzelek. Słuchajcie, to jest taki klasyczny liner, tak jakby w takim pędzelku a la w kałamarzu. Boże, maczany. Zabrakło mi słowa. No więc dobra, zobaczmy, jak on tu będzie u mnie wyglądał. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że ja wieki nie malowałam się takim eyelinerem. Także, jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Słuchajcie, pierwszą rzecz, którą zauważyłam, taką niepokojącą dla mnie, to jest to, że słuchajcie, ja mam tak jakby końcówkę tego pędzelka lekko taką nastroszoną i lekko wygiętą w jedną stronę. Nie wiem, czy to będzie widać na zbliżeniu. Mówię już tutaj o tej samej końcóweczce, która no tutaj powinna być super precyzyjna, no i prosta. Plus wiecie jeszcze, co jest słabe? To to, że tak jakby ten kałamarz ma tak jakby malutką podstawę, że słuchajcie, ja nie jestem tego w stanie postawić nigdzie. To się przewala, bo to jest po prostu, no to jest za mała podstawa, także nie ma takiej opcji, że sobie zanurzycie ten pędzelek w tym eyelinerze i go gdzieś odstawicie, żeby sobie spokojnie czekał. Słuchajcie, on musi leżeć, także ja czuję lekki cringe, jak on leży. Ale trudno, no. Słuchajcie, no tak musi chyba być. No dobra. Rozpoczynam w takim razie malowanie. Okej, słuchajcie, kreska wyrysowana i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak szybko, jak łatwo to poszło. Naprawdę, także nie spodziewam się, że to będzie aż tak proste. Ten liner jest rzeczywiście taki super czarny. No, fajnie się rozkładał, naprawdę, ten pędzelek, pomimo tego, że jest trochę... To... Jakby fajnie się z nim współpracowało. I dzisiaj w ogóle mam vibes, które mam taką bardziej taką płaską kreskę, taką bardziej kocią, także jakby idziemy w to. Okej, kreski wyrysowane, słuchajcie, tylko chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że tutaj w moim zewnętrznym kąciku, gdzie nakładałam tego produktu troszeczkę więcej, to tutaj czuję taki lekki ciężar i ta powieka nie jest taka super gładka i taka lekka z tym produktem na sobie, także miejcie to na uwadze. Ja też to mam na uwadze przy próbie czasu, wszystko się oczywiście okaże. Dobra, słuchajcie, w tym momencie podsumowujemy osyp, który trochę jest głównie z tego pewnie różowego cienia. No dobra, no i w takim razie jedziemy z makijażem twarzy. Dzisiejszy podkład niesamowicie mnie ciekawi, już Wam mówię dlaczego. Dzisiaj będziemy testować podkład z Miss Sporty Naturally Perfect Match, który jest podkładem nawilżającym. A ja bardzo dobrze się znam i lubię z jego starszym braciszkiem, a mianowicie podkładem Naturally Perfect, który ma inne wykończenie. I zresztą ja nawet opowiadam o tym podkładzie tutaj w moim top 10 podkładów, które kocham, używam i nigdy ich nie opuszczę, także możecie sobie przypomnieć albo zobaczyć, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten nowy produkt z tej serii, to on kosztuje 24,90, mniej więcej mówię, ja to akurat czytam cenę z jakiejś drugerii internetowej. I jest to podkład, który jest wegański, posiada właściwości nawilżające i idealnie dopasowuje się do skóry. Słuchajcie, co jest jeszcze tutaj napisane, że on nie obciąża cery i nie zatyka porów, plus ma bardzo lekką konsystencję, która bardzo jest łatwo rozkładana na skórze, taką cienką warstwą i nawet ta cienka warstwa ma nam pomóc ukryć, słuchajcie, wszystko. Czyli to ma być też podkład kryjący. No nie mogę się doczekać. Są 4 odcienie dostępne. Ja sobie kupiłam 160 Vanilla, czyli ten tak jakby drugi najjaśniejszy od dołu. No i zaraz sobie zobaczmy, jak ten produkt będzie się prezentował tutaj na mojej dłoni. No dobra, zobaczmy, jak on wygląda. Słuchajcie, kolorek wydaje mi się, że będzie dobry. Także zobaczmy. On jest dość kremowy, muszę Wam powiedzieć. No, taki się wydaje na pierwszy rzut oka. Ale dobra, w takim razie nakładam go na moją skórę. Nie no, słuchajcie, kolorem to się wpasowałam no po prostu idealnie. Mam wrażenie, że bym nakładała po prostu krem jakiś na twarz. Świetnie tutaj się akurat wpasował. I tak, rozkłada się tak bardzo lekko, muszę Wam powiedzieć. Bardzo kremowo, nie czuję, żeby jakkolwiek obciążał moją skórę i to wykończenie też jest takie bardzo przyjemne. Czekajcie, go jeszcze rozklepię gąbeczką, ale już jestem naprawdę mocno zaintrygowana. Spodobał mi się dosłownie od samego początku. Z tego, co widzę, słuchajcie, wygląda niesamowicie, w ogóle naturalnie na skórze, ale niesamowicie naturalnie. Dobra, spójrzmy w takim razie z bliska. O, włosek, akurat przy wąsie, świetnie. I słuchajcie, powiem Wam tak. Czy to jest idealne krycie? No nie sądzę, no widzę tutaj jakieś takie u mnie, no można powiedzieć, miejsca na mojej skórze, które mogłabym mocniej chcieć przykryć, a w sensie je po prostu widać, no więc jakby nie jest to pełne krycie. Natomiast kolor skóry jest bardzo ładnie wyrównany, no podkład się niesamowicie ładnie wtopił w skórę.
I no pierwsze wrażenia naprawdę super, bo słuchajcie, moje pory tutaj mam wrażenie, że naprawdę są tak zmniejszone, że praktycznie ich nie widzę. No dobra, słuchajcie, nakładam w drugą stronę. Słuchajcie, od razu w, chciałam powiedzieć oczy, a tak naprawdę w moje nozdrza rzuciło mi się to, że on, słuchajcie, pachnie dokładnie tak samo jak ten produkt. On teoretycznie był takiego przeznaczony dla osób z cerą mieszaną i tłustą, natomiast ten jest przeznaczony dla osób z cerą pewnie suchą i wrażliwą. Wrażliwą na pewno. Jeszcze dodatkowo, co mogę o nim powiedzieć, to słuchajcie, on ma w sobie ekstrakt z aloesu, witaminę E oraz prowitaminę B5 i słuchajcie, z tego co widzę, to się pomyliłam, bo jednak jest 5 odcieni i ja mam ten środkowy. Także tutaj sprostowuję, ale słuchajcie, no ten produkt póki co wygląda naprawdę na mojej skórze bosko i jakby ja kocham to, jak naturalne, świetliste on ma wykończenie. Naprawdę póki co jestem serio zafascynowana. Kolejną nowością z Miss Sporty jest też kryjący korektor, który nazywa się Perfect to Last Camouflage. I słuchajcie, ten produkt z kolei kosztuje 19,90 i ja go w ogóle zamawiałam i podkład, i ten korektor przez internet, także jakby no nie byłam w stanie dobrać sobie tak idealnie tych odcieni. Ja mam go w odcieniu 30 light i słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co on ma nam dawać na twarzy, to jest to korektor, który może być stosowany na całej twarzy, pod oczy, może zakrywać nam niedoskonałości, ale słuchajcie, też jest powiedziane, że jest to produkt 2 w 1, czyli można go używać no i jako korektor i jako podkład, także to jest bardzo ciekawe i myślę, że przetestuję to jakoś niedługo w takim makijażu dziennym. I co jest jeszcze ciekawe, słuchajcie, on jest wodoodporny. On z kolei jest dostępny w 4 odcieniach i tutaj szczerze mówiąc troszeczkę mnie to zasmuciło, co przeczytałam, bo wcześniej jak ja go zamawiałam, to była totalna nowość, jeszcze nie było na Instagramie nic napisane. Więc tak, kolor 10 jest odcieniem neutralnym, 30 ivory jest ciepły, czyli mu jest ciepły, 40... nie, przepraszam. 30 light jest ciepły. 40 ivory jest chłodny, a 50 sand jest neutralny. Czyli tak jakby są 2 neutralne odcienie, jeden chłodny i jeden ciepły. Ja wybrałam taki, który zazwyczaj nie do końca mi pasuje. Także jakby... Gratulacje. No ale dobra, słuchajcie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Troszeczkę się boję... O Jezu, jaki jasny... Jaki on jest jasny. Słuchajcie, jak ja będę dzisiaj wyglądała. No comment, naprawdę. No comment. I jeszcze pamiętam, że się zastanawiałam nad tym. Czy ten light to będzie dobry? Tak, świetne decyzje podejmuję ostatnio, naprawdę. Gratulacje, gratulacje. Ale powiem Wam, że to jest jakby ciekawe, że ten odcień był określony jako... ciepły. Aż wszystko mi leci tutaj. Powiem Wam, że co jak co, ale to nie jest ciepły odcień. I to kompletnie to nie jest ciepły odcień. Bardziej bym powiedziała, że to jest właśnie taki neutralny, albo raczej nawet chłodny odcień. Także miejcie to na uwadze, bo no moim zdaniem tutaj niestety ten opis nie do końca tak jakby zgrywa się z rzeczywistością. Ale dobra, słuchajcie, nie ma co gadać. Zobaczmy w takim razie, co on tutaj mi zrobił pod moim okiem. Słuchajcie, zabiję po pierwsze te psy sąsiada, ja kiedyś je zabiję. Słuchaj tego, panie sąsiedzie. Anyway, sprawdźmy sobie, co tutaj się wydarzyło. Słuchajcie, ja nie jestem do końca w stanie tak jakby powiedzieć w 100%, jak to jest z tymi cieniami pod oczami. Tak jakby, okej, one są zakryte, ja widzę jednak, że one troszeczkę tutaj przez ten korektor prześwitują, ale on po prostu jest dla mnie za jasny i to może z tego wynikać. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że krycie jest naprawdę niezłe. On czy ma jakieś takie super nawilżające wykończenie? Nie powiedziałabym. Raczej mi się wydaje, że jest taki... nie chcę powiedzieć suchy, ale raczej bym powiedziała, że w tę stronę niż w inną. Także to też trzeba mieć na swojej uwadze. Natomiast no, muszę powiedzieć, że cienie naprawdę zakrył mi nieźle. Dobra, słuchajcie, nakładam go na drugą stronę mojej twarzy. No i niestety gdzieś na strefę ten, bo będę wyglądała jak panda. Dobra, słuchajcie, jakoś w miarę uratowałam sytuację i muszę Wam powiedzieć, że tak jakby dokładałam ten korektor nawet tutaj, tak robię sobie jakby trochę kontur z mojego podkładu i muszę Wam powiedzieć, że on się naprawdę bardzo fajnie rozkłada i bardzo ładnie łączy się z tym podkładem. Naprawdę, skóra wygląda cały czas bardzo ładnie, tak bardzo jest fajnie wygładzona i właśnie to wygładzenie mi się mega tutaj podoba, muszę Wam powiedzieć, tak chyba najbardziej z tego wszystkiego. Ale głównie zależy mi teraz na tym, żeby zobaczyć, jak on się będzie łączył z moim ukochanym PZ Puff Cloud, który właśnie na niego będę nakładać. Też się dość mało zbiera w zmarszczkach swoją drogą, tak zauważyłam. I dobra, słuchajcie, zobaczmy, czy tutaj się sytuacja polepszy, czy pogorszy, bo to
Różnie bywa. No, mam wrażenie, że wygląda mniej więcej tak samo. Czyli ta skóra jest taka lekko obciążona, bez tragedii, ale nie jest też taka, wiecie, to nie jest najlżejszy look, jaki widziałam pod moimi oczami, na pewno. Tutaj troszeczkę odwrócę kolejność nakładania produktów na twarz, ale to dlatego, że słuchajcie, w tej kolekcji jest coś takiego jak żelowy rozświetlacz, który nazywa się Pink Army Cool Glow Jelly Highlighter. I swoją drogą, słuchajcie, to jest jeszcze ciekawe, w tej kolekcji jest jeszcze drugi rozświetlacz prasowany, słuchajcie, który od początku, jak ta kolekcja wyszła, nie jest dostępny. I tak jakby ja dopiero nie wiem w ogóle, o co w tym chodzi, czemu tak jakby to nie wyszło wszystko razem. Tak przez chwilę było z bronzerem, że on też był nigdzie niedostępny i nawet w drogeriach były puste tak jakby te takie miejsca na ten bronzer, po prostu one nie wyszły tak jakby z magazynu. Potem się pojawił bronzer, tego rozświetlacza nie było wieki, słuchajcie, teraz wchodzę i jest, no ale niestety już go nie przetestuję, bo naprawdę trochę się na niego naczekałam, stąd ten test w ogóle jest tak późno. Ale dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak on wygląda w środku. No jest taki troszeczkę złotawy. Nie powiem, żeby ten kolor jakoś tak mega mnie urzekł na samym początku. On kosztuje 26,99 i jest opisany jako rozświetlacz w galaretce z efektem chłodzenia, który daje efekt wilgotnej skóry. Dobra, czy tutaj jest jakaś informacja odnośnie tego, jak ja mam go nakładać? Nie, nie ma. Dobra, robimy, słuchajcie, swatcha. On jest taki mocno, powiedziałabym Wam, że zbity i kremowy. Galaretką tego nie nazwała na pewno. Dla mnie to jest prędzej balsam, który no niestety jest... Średnio mi się podoba, muszę powiedzieć szczerze, ten kolor, ale dobre, no. Nakładam go w takim razie na moje kości policzkowe. Ojej. W ogóle to dobrze nie wygląda. Słuchajcie, wygląda jak tłusta skóra. I nie wiem, może gdyby nie to, że on ma taki kolor, to bardziej by mi się jakoś spodobał, ale nie, muszę wam powiedzieć, że nie podoba mi się. On troszeczkę ma coś w sobie z tego rozświetlacza z Inglota, który został wydany w tej kolekcji z Peleny Lala, który ja osobiście uwielbiam i on też ma taką troszeczkę podobną tak jakby strukturę do tego rozświetlacza. Też jest taki mocno kremowy na skórze, ale właśnie ma inny kolor. I słuchajcie, przez to, że tamten ma taki jaśniejszy kolor, to naprawdę wygląda tak no o wiele ładniej. Ten tutaj, czuję, że czegoś tutaj brakuje, natomiast czekajcie, jeszcze chcę tak spojrzeć zupełnie bez tych wcześniejszych moich doświadczeń. No dobra, słuchajcie, trochę przesadziłam z takim pojazdem od razu po nim, ale tak jakby troszkę czego innego się spodziewałam. No jednak spodziewałam się galaretki, a to jest ewidentnie balsam, więc jakby tutaj jestem troszeczkę tym rozczarowana. Natomiast powiem Wam, że na takie dni make-up no make-up, nałożenie czegoś takiego na szczyty kości policzkowych, no to wydaje mi się, że to może być fajny taki, wiecie, niewymuszony efekt. On jeszcze nie widzę, żeby zważył mi jakkolwiek podkład pod spodem, także no tutaj nie mogę być na niego za nic tak jakby zła, ale czekajcie, teraz czuję ten mentol. Czuję, że on gdzieś tam ma ten efekt chłodzenia moich policzków. Także, to się dzieje. It's happening. Coraz mocniej czuję ten efekt na policzkach, co szczerze mówiąc muszę Wam powiedzieć, że jakoś taki jest fajny, podoba mi się. No ale dobra, idziemy w takim razie dalej i teraz wracamy do pudru do twarzy, który konsekwencje oczywiście ma tę samą szatę graficzną. Who run the world, girls? Tak, Pink Army, yeah. No i tak, słuchajcie, on się nazywa Fix and Run Translucent Loose Powder. I to jest puder, który jest transparentny i jest wzbogacony kolagenem morskim. Gdzieś już chyba to słyszałam kiedyś. Ale nie pamiętam gdzie. I tak, on kosztuje w ogóle 21,99. Kolor ma taki raczej, bym powiedziała, taki biały, ale trochę przełamany takim budyniowym, lekko żółtym może odcieniem. Pachnie też jak budyń, także wszystko tu się ze sobą spina. Słuchajcie, ja już znam skądś ten zapach. Ja już któryś używałam puder z Lovely, który bardzo podobnie pachniał. I dobra, chciałabym jeszcze zobaczyć w ogóle, jaki on jest pod palcami. Pod palcami rzeczywiście, słuchajcie, daje taką jasną poświatę. No jestem ciekawa, czy to się będzie gdzieś tam na twarzy wybijało, ale ma takie fajne satynowe wykończenie. I tu już się zaczęłam troszkę zastanawiać, czy on będzie dla mnie ok na moją strefę T. Ale dobra, zacznijmy w takim razie może od czoła. I zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało na mojej skórze mieszanej, która lubi się wyświecać.
Nie, wydaje mi się, że to jest takie bardzo spokojne wyświecenie. W sensie, to jest puder matujący, który ma no lekką satynę, ale taką ładną satynę, taką nieprzegiętą satynę. Powiem jeszcze raz satynę. Satyna. Dobra, zobaczmy sobie tutaj w takim razie, jak on się będzie prezentował. I z tego, co widzę, słuchajcie, no to moje pory, to już w ogóle z tym combo, ten podkład, jeszcze ten korektor i ten puder, naprawdę, słuchajcie, one zniknęły, nie żartuję. Także dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, jestem poreless. Chciałam powiedzieć bitch, ale nie wiem, czy można przeklinać na YouTubie. Dobra, słuchajcie, puder nałożony na twarz i to jest puder, który ma tak jakby swój ciężar troszkę i tak jakby on ładnie wypełnia zazwyczaj właśnie pory, ale w niektórych miejscach może wyglądać minimalnie przeciężkawo. Na przykład ja zawsze u mnie mam takie miejsce przy brodzie. Nie wiem jak Wy, ale u mnie na brodzie tak jakby takie produkty czasami sprawiały, że tutaj no wygląda to minimalnie ciężko i ten właśnie coś takiego robi. Natomiast no muszę mu powiedzieć, że bardzo ładnie wygładził mi też skórę, ale co moim zdaniem też jest ważne, no moim zdaniem on mi rozjaśnił też skórę, nie? Jakoś mam wrażenie, że naprawdę on ma sobie niby jest przezroczysty, translucent, a moim zdaniem on ma jednak trochę kolor, więc trzeba mieć to na uwadze. I słuchajcie, teraz bierzemy kolejny produkt, którym jest z kolei ten bronzer właśnie nieuchwytny, którego nie mogłam nigdzie dorwać. On się nazywa Pink Army Sunkissed Bronzer. Już dobra, przecinam w takim razie folijkę i pokaż, kotku, co masz w środku. Uch, no on wygląda tak i ma w sobie takie morotłoczenie, co od razu już mi się podoba na wstępie. Co do tego, ile on kosztuje? On kosztuje 29,99 i jest to bronzer o delikatnej pudrowej formule, dający efekt skóry muśniętej słońcem. No dobra, moim zdaniem on troszeczkę idzie w taką bardziej zimną stronę mocy, aczkolwiek wydaje mi się, że może być dość neutralny. Zamoczę sobie w nim palec, żeby zobaczyć, jak on się prezentuje. No jest taki bardzo, bardzo delikatny z tego, co widzę na samym początku i wydaje mi się, że jednak jest troszeczkę po tej takiej chłodnej stronie mocy. Ale dobra, zobaczmy, jak on się będzie prezentował u mnie na skórze. Sprawdźmy, jak on się w ogóle... Czekajcie. Gdzie on jest? Słuchajcie, mam wrażenie, że on się praktycznie w ogóle nie nakłada. O co to chodzi? Widzę, że jakiś pył się sypie, ale na moim pędzlu jest tyle, co kot napłakał. Dobra, słuchajcie, próbuję. Słuchajcie, mamy tutaj bronzer widmo, który jest w opakowaniu, nie widać go na pędzlu, ale jakby niesamowicie w jakiś bardzo dziwny sposób pojawia się na twarzy. Też w lekkim stopniu, ale coś tam można zauważyć, tak jak zresztą widzicie. I muszę Wam powiedzieć, że kolorek jest bardzo ładny, no bo jest, no moim zdaniem, naprawdę neutralny. I myślę, że tutaj i te strony bardziej jasne i ciemne karnacji będą się z nim lubiły i będą w stanie go używać. Co do tego, to moim zdaniem on się trochę za mało nakłada, bo dobra, ja rozumiem, że fajnie, że tak jakby są produkty, które nam nie robią krzywdy na twarzy i można je nakładać taką nawet cięższą ręką, ale zobaczcie, no tutaj naprawdę ja mocno wbijam ten pędzel w ten bronzer, a tu no niemalże mam wrażenie, że nie ma produktu. No, nie wiem, to tutaj to jest dziwne, ma jakąś taką formułę, kurczę, przytępawą z góry. Nie wiem, o co to chodzi, ale no tu się trochę trzeba namachać. No słuchajcie, mam wrażenie, że tutaj się nie da uzyskać takiego efektu, na którym mi zależy. Ja już po prostu ten pędzel, wiecie, w drugą stronę aż wyginam z wkurzenia, bo no ja nawet nie jestem w stanie za bardzo tego produktu zesłuczować, słuchajcie. Bo się nie nabiera, po prostu on się nie nabiera. O co to chodzi? No, trochę teraz, wiecie, no jak już tarłam jak jakaś szalona, to coś na palcu było, ale zobaczcie, tutaj nie ma nic. Super produkt. I kolejny produkt z kolekcji, a mianowicie żel do stylizacji brwi o nazwie Pink Army Brow Glue. Po prostu. Po prostu. No i słuchajcie, zobaczmy, jak on będzie wyglądał. On ma taką konsystencję bardziej ciągnącą się, ale no może trochę podobną do tego żelu z NYXa? Brow Glue? Tak, on jakoś tak się nazywa. No dobra, zobaczmy w takim razie, co ten produkcik zrobi z moimi brwiami. Jak on się zachowa? Co tu się wydarzy? No, trochę mi przypomina nam ten produkt z NYXa, szczerze mówiąc. I włoski ewidentnie są bardziej
podkreślone, nasztroszone. Także no, taki ewidentnie mi się podoba efekt na moich brwiach. Słuchajcie, jeszcze ten produkt kosztuje 22,99. Także no, trochę kosztuje. W ogóle mam wrażenie, że kosmetyki ostatnio i Lovely, i Vibo, i w ogóle wszystkie te takie seforowe, drogeryjne marki trochę podrożały. Ale słuchajcie, no, inflacja, wszystko drożeje. Niestety trzeba się do tego przyzwyczaić. Chociaż ciężko, nie powiem, że nie ciężko. Dobra, słuchajcie, nakładam ten produkt już też na moją drugą brew. Na razie wszystko jest ok, ale oczywiście najważniejsze jest to, jak on się w tym czasie na moich brwiach utrzyma. I też chciałabym jeszcze, oczywiście, zrobić makijaż mojej dolnej powieki. Także wracamy do paletki. I tutaj wydaje mi się, że chyba będę... Albo nie, czekajcie. Chciałam powiedzieć, że będę powtarzała sekwencję, ale nie zróbmy tego. Wykorzystajmy jeszcze dwa kolejne cienie, także może ten cień użyję tutaj w moim zewnętrznym kąciku i przejdę z kolei później do tego. I tak, słuchajcie, ten kolejny cień moim zdaniem nakłada się tak samo dobrze na powiekę jak te poprzednie, ale wiecie co, gdzieś tutaj widzę w nich trochę takie duże podobieństwo, nie? Że tak jakby one niby w palecie wyglądały jakoś tak może trochę różniąco się od siebie, a w sumie tak jakby podobnie to wyszło kolorystycznie, także troszeczkę może się ze sobą zlewają. Może, może. No i dobra, w takim razie używam teraz tego drugiego cienia, a mianowicie tego gagatka. No i zobaczymy, czy on też wyjdzie bardzo podobnie do swoich kolegów u mnie na moich oczach. O, nie, nie, posypał się, a ju to, nie. Dobra. Sytuacja opanowana. Przez chwilę miałam lekki zawał serca, ale na szczęście szybko minął. Dobra, jeszcze tutaj zaraz to ogarnę. No i on tak samo, słuchajcie, dobrze nakłada się na powiekę. Ma dużą pigmentację, tak jak zresztą widać. Ale no słuchajcie, on wychodzi też bardzo podobnie do tych poprzednich cieni. Czyli tak jakby... No może one mogłyby się troszkę jednak bardziej różnić od siebie tonacjami. Jeszcze w sam kącik oka nałożyłam ten taki najjaśniejszy cień. Muszę powiedzieć, że on tu wygląda naprawdę bosko. Bosko! Dobra, słuchajcie, koniec zabawy z tą paletką. I przechodzimy teraz do rzęs. A tutaj mam nowość z Miss Sporty, a jest to tusz, który nazywa się Studio Lash Mythic Mascara. Ta mascara kosztuje 12,99 i mamy w odcieniu 001 Black. A co do jej opisu, tutaj mamy informację, że jest tutaj objętość bez końca, czyli dokładnie endless volume. I zobaczmy, jak ona wygląda w środku. Tu jest szczoteczka syntetyczna, która jest trochę wygięta i muszę powiedzieć, że też trochę to wskazuje na to, że niby te rzęsy miały być też dodatkowo podkręcone. Ale czy tak będzie? Zaraz zobaczymy. Ja oczywiście standardowo muszę użyć jeszcze zalotki przed tym, bo moje rzęsy są proste jak druty. No i jedziemy. I tutaj z tego co pamiętam, na opakowaniu była zapewniona objętość. Nope. Nic tutaj takiego nie widzę. Jak dla mnie ewentualnie jest to jakieś wydłużenie rzęs. Tylko i wyłącznie... A one raczej wyglądają jak takie, wiecie, chude nóżki owada. Także no, powiem Wam, że tutaj ta objętość, nie wiem gdzie ona ma być i naprawdę wygląda to, no póki co, moim zdaniem wyjątkowo kiepsko. Żeby nie było, że to jest efekt po tym tuszu, to są już tuszne rzęsy, ale tuż powiem Wam, no niestety dla mnie słaby produkt, plus jeszcze, co moim zdaniem nie jest fajne, to to, że słuchajcie, to nie jest produkt wodoodporny, ale jak się przyklei gdzieś do Waszej skóry, to skubany po prostu nie zejdzie za nic w świecie, także to moim zdaniem jest też duży minus. I słuchajcie, przechodzimy teraz do kolejnego produktu, a mianowicie nowości z Miss Sporty, a mianowicie jest to pomadka o nazwie Satin to Last. Już jakby Miss Sporty miało taką serię, aczkolwiek były to pomadki w płynie. A teraz mamy taką klasyczną pomadkę, która wygląda w następujący sposób. Jej kolor to 102 i słuchajcie, ona kosztuje 19,99. Zobaczmy sobie najpierw słoczyka, jak ona będzie wyglądała tutaj na mojej dłoni. No, wygląda mi na idealny nudziak, taki w lekkich różowawych takich podtonach. I rzeczywiście ma, słuchajcie, taki lekki połysk, taki satyny nawet na sobie i zobaczmy, jak pachnie. Szczerze mówiąc, pachnie tak nic specjalnego. Dobra, zobaczmy. Jak będzie wyglądała na ich ustach. No, kolorek na dziś idealny. A to, że to pink, odcień, różu, kolejny, to nie jest dzisiaj szokujące, jako że, to mówiłam, dzisiaj
tematem przewodnim ewidentnie jest kolor różowy. I słuchajcie, patrząc w tym momencie na moje usta, tak jakby miejcie tylko jakby na uwadze to, że to nie jest tak jakby błysk wynikający tylko i wyłącznie z tego, że ta pomadka jest jeszcze taka kremowa i mokra. Ona ma w sobie takie lekkie, połyskujące, takie trochę perłowe tony. To moim zdaniem jest taka idealna alternatywa w momencie, kiedy nie chcecie używać i pomadki, i błyszczyku, tylko i wyłącznie pomadkę, która właśnie Wam trochę daje taki efekt dwa w jeden. Także ja sobie jeszcze ją wykończę, no i przechodzimy jeszcze do, słuchajcie, błyszczyków. Jezus Maria, nie wierzę, słuchajcie, wsadziłam w nią, wbiłam w nią mój pazur. To akurat przez przypadek, ten środkowy. Nie no, gratulacje, to chyba w swoją stronę powinną pokazać za to, co się właśnie wydarzyło. O nie, no dobra, trudno, słuchajcie. Życie, życie. I słuchajcie, teraz przechodzimy do trzech błyszczyków z kolekcji Pink Army. I tutaj mamy tak zupełnie inne wykończenia. Dwa są takie bardziej drobinowe, jeden ma naprawdę szalony kolor, a słuchajcie, ten jest z kolei takim błyszczykiem, który raczej nie jest drobinowy, tylko ma taką bardziej kryjącą formułę. Te błyszczyki, słuchajcie, kosztują 16,99 każdy i sprawdźmy sobie teraz słoczyki. Ja oczywiście muszę zacząć, słuchajcie, od tego, bo mnie troszeczkę ten kolor fascynuje. I zobaczmy sobie, jak on wygląda. No, on jest taki różowawy, ewidentnie. Te drobiny, które on ma w sobie, są no, dość mocno widoczne, muszę Wam powiedzieć. No, ale kto co lubi, słuchajcie, te drobiny są w takim fioletowo-różowo-brzoskwiniowym tonie. O, tak to wygląda. Idziemy w takim... O Jezu, jak on ma w ogóle taką bardzo gęstą konsystencję. I przechodzimy teraz do tego drugiego, a mianowicie jest to dwójeczka. Tamten to oczywiście był jedynka. I zobaczmy, jak to się prezentuje tutaj. O, ten no wygląda, słuchajcie, ślicznie, bo jest taki jaśniejszy, taki ma bardzo jaśniutki, zimny kolor i też ma takie piękne drobinki w sobie, które z kolei już mają takie bardziej, można powiedzieć, dzienne kolory. Jakieś złote, takie jaśniejsze, różowawe, no bardzo mi się podoba, jak to wygląda. I zobaczmy sobie ten ostatni, a mianowicie trójeczkę i ten już jest taki bardziej kryjący. O kurczę, ale będę miała rozkminę, którego użyć, bo każdy, muszę Wam powiedzieć, że coś w sobie ma. No dobra, może zróbmy w ten sposób, że daruję sobie ten taki kryjący, jako że już mam usta pokryte pomadką i teraz decyzja. Dobra, słuchajcie, jak róż, to róż. Jedziemy w takim razie z tym. Zobaczymy, czy to będzie jakiś taki przytłaczający efekt na moich ustach. Sprawdźmy. W ogóle strasznie go się dużo nakłada ten aplikator, jest jego troszeczkę otrę i... Nie, ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że tak jakby biorąc pod uwagę, że on ma taki trochę może nawet przerażający kolor w opakowaniu, to tutaj na ustach naprawdę nie widzę tego, żeby miał jakiś taki dominujący, ten taki różowo-fioletowy vibe. Może też dlatego to nie widać, bo po prostu nakładam go już na pomadkę. Ale moim zdaniem wygląda... Nieźle. Jeszcze zobaczmy sobie, jak tutaj będzie się prezentował. Szczerze mówiąc, na takie właśnie wiosenno-letnie czasy dla mnie zupełnie spoko. Nie jest taki lepki, jest taki bardziej komfortowy na ustach, otulający te usta. Także no moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że to już jest koniec, dobiliśmy do brzegu. Także rozpoczynamy podsumowanie. Podsumowanie zwykle rozpocznę chronologicznie, a mianowicie od peelingu do ust, który muszę Wam powiedzieć, że fajnie mi się sprawdził. Ładnie pachnie, zrobił to, co miał zrobić, czyli moje usta były takie bardziej miękkie i odświeżone i jest w ogóle trochę słodkawy w... smaku, także bardzo miło mi się go używało. I od razu podsumuję balsam do ust, który też uważam, że jest fajnym produktem. Jeżeli szukacie czegoś właśnie takiego nawilżającego, kremowego, fajnie otulającego Wasze usta, to myślę, że możecie się z nim polubić. Ja się z nim polubiłam, też ma bardzo ładny zapach, także zdecydowanie ten produkt też jest do polecenia. Natomiast kolejny produkt, a mianowicie paletka Pink Army, no muszę Wam powiedzieć, że ja uważam, że dzisiejszy makijaż wykonany tą paletą jest po prostu boski. I nie będę tutaj skromna, ale raczej mówię tutaj po prostu o kolorystyce, która naprawdę przemawia do mnie jak mało która. I tutaj, jeżeli chodzi o te maty, to muszę Wam powiedzieć, że one są tak niesamowicie kremowe, tak się ładnie rozkładają, dosłownie w
3 sekundy się blendują, pięknie się ze sobą łączą, można je dokładać, można je nabudowywać, naprawdę czego chcieć więcej. Naprawdę za taką, słuchajcie, jakość, taka cena, uważam, że to jest naprawdę coś wyjątkowego i myślę, że każdy, kto jest zainteresowany tego kolorystyką, powinien się po tę paletkę udać. Tak samo jeżeli chodzi o błyski, to zobaczcie, jak one się pięknie świecą, a słuchajcie, nie mają ciężaru w sobie takiego, więc też dla mnie kolejny plus. I słuchajcie, jedyna tylko rzecz, do której mogą się przyczepić, to że troszeczkę te kolory wypadają podobnie do siebie na powiece. I tutaj tak naprawdę to jest taka jedyna rzecz, że mogłaby tu być ta paletka troszeczkę bardziej no taka odmienna kolorystycznie, natomiast no muszę wam powiedzieć, że pracowało mi się z nią bosko, naprawdę. No i wam też ją polecam. Jeżeli chodzi o eyeliner More Than Black, to muszę wam powiedzieć, że dawno nie miałam styczności z eyelinerem w Kałamarzu, ale on mnie naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczył, bo muszę wam powiedzieć, że te kreski rysowały się tak łatwo, że naprawdę przepięknie ten aplikator sunął po mojej skórze, bardzo tak jakby gładko, no ta kreska się malowała też taka super, wiecie, ostra, no po prostu super to było. Troszeczkę ma skrzywioną końcóweczkę tego aplikatora, co mi oczywiście nie do końca pasuje, no bo wiecie, tutaj trzeba myśleć jakby w którą stronę ona się układa, no ale widocznie ja po prostu mam taki produkt, taki mi się trafił. Natomiast co do tego jeszcze, jak on wygląda na mojej powiece, to niestety muszę przyznać, że on ma jakąś tam ciężkość i to nie jest taki produkt, który tak wiecie, leży po prostu na powiece jak chmurka, tylko ja widzę, że gdzieś tam on jakiś swój ciężar ma. No jestem bardzo ciekawa, jak to się u mnie utrzyma po jakimś czasie, ale i tak oceniam go naprawdę pozytywnie. Jeżeli chodzi o podkład Miss Sporty Naturally Perfect Match, no to muszę wam powiedzieć, że no to póki co był perfect match, naprawdę, bo już nie mówiąc o tym, że kolor po prostu idealnie mi przypasował do mojej skóry, to ten produkt jest tak lekki, tak pięknie rozkładał się na skórze, po prostu w 3 sekundy się w nią wtopił, ładnie wyrównał mi wszystkie niedoskonałości i takie zaczerwienienia i słuchajcie, no to jak on wygląda lekko na skórze. Dosłownie wygląda tak, jakbym nic na niej nie miała. I ja widzę w nim właśnie tak jakby wpływ tego młodszego braciszka, czyli starszego braciszka, który kocham osobiście. No i to jest tak jakby trochę taka zupgrade'owana wersja dla osób, które mają skórę wrażliwą i normalną albo suchą, tak to mi się wydaje. Chociaż ja mam mieszaną i póki co, zobaczcie, w ogóle mi się nie wyświecił i wygląda naprawdę bosko. Także trzymam za niego kciuki, będę jeszcze dawała znać po jakimś czasie, jak on się u mnie utrzymał, ale póki co, no odczucie naprawdę prima sort, no wygładzenie twarzy, I słuchajcie, od razu podsumuję jeszcze korektor, który z kolei nazywa się Perfect to Last Coverage. No i z tym korektorem już niestety aż tak się nie polubiłam w strefie pod moimi oczami, bo wydaje mi się, że on mógłby troszeczkę mieć bardziej takie satynowo nawilżone wykończenie, a ma lekko przysuchawe wykończenie, co tak jakby daje wam taki alert, że jakby co on tak troszeczkę, tak i trochę jest. Oczywiście uważam, że teraz pod moimi oczami naprawdę nie wygląda źle, nawet przypudrowany, także nie myślcie sobie, że tu jest jakaś Sahara, broń Boże, tak nie jest. On po prostu nie jest takim super nawilżającym korektorem. Tak jak było napisane, że on nie ma nim być. Co do tego, no z kolorem tutaj nie do końca się akurat wstrzeliłam, natomiast fajnie kryje, łatwo się rozprowadza i słuchajcie, on mi się bardzo fajnie sprawdził właśnie na mojej cerze, bo ładnie się połączył też z korektorem, przepięknie jeszcze wyrównał pory, bardzo łatwo się rozkładał, także no z nim raczej będę się lubiła w okolicy mojej twarzy. Co do żelowego rozświetlacza z Lovin, to muszę wam powiedzieć, że żelowy to jest bardzo dużo powiedziane. To jest kremowy produkt, po prostu żaden żel tutaj nie istnieje moim zdaniem. Nie do końca niestety podoba mi się jego kolor, który tutaj mi najmocniej wpływa na moją ocenę, bo chciałabym, żeby on po prostu jaśniejszy. A tutaj na takich cerach jak moja albo jaśniejszych może wyglądać po prostu tak, wiecie, no tak dziwnie, no taka żółta łuna, nie do końca wpasowująca się w kolory skóry. Natomiast na takie dni make-up, no make-up. Wydaje mi się, że ten efekt takiej lekko mokrej skóry może być fajny. Nie zważył mi korektora i podkładu, który był pod spodem, także za to też ogromny plus. Natomiast no tutaj głównym problemem dla mnie jest po prostu ten odcień. I do takich, no można powiedzieć, makijaży na co dzień, takich mocniejszych jak mój, no to zobaczcie, no taki bidulek, no. To nie jest jakiś taki duży glow, ale to jest właśnie taki naturalny glow, także kto co lubi. I słuchajcie, od razu podsumuję też ten puder Fix and Run, który trzeba niestety mieć na uwadze, że on rozjaśnia podkład i to było u mnie naprawdę bardzo widoczne, natomiast muszę wam powiedzieć, że ładnie zagruntował mój podkład i korektor, natomiast niestety jego formuła taka trochę bardziej nawilżająca sprawia, że moim zdaniem gdzieniegdzie podkład może wyglądać trochę ciężej. Ja na przykład coś takiego widzę tutaj naokoło przy mojej brodzie, niestety, i od razu wam to powiedziałam i tak samo mam wrażenie, że
Nie wiem, czy on tak jakby dobrze tutaj bardzo zrobił temu podkładowi korektorowi właśnie w okolicy moich porów, bo mam chyba wrażenie, że on był trochę mniej widoczny przed tym, jak go nałożyłam, ale może to jest jakaś taka, wiecie, no może niesłuszna obserwacja, nie wiem, takie coś zauważyłam. Także no z tym produktem tak to nie jest mi już od pierwszego wejrzenia na pewno. Będę się tym jeszcze docierać, ale no dla mnie to jest taki produkt taki po prostu okej. Okay. I bronzer, Sunkissed Bronzer. No to muszę Wam powiedzieć, że ten produkt jest o tyle dziwny, że tak, kolorystycznie mi się podoba, natomiast, no słuchajcie, on jest niewidoczny. On jest niewidoczny na skórze i ja, żeby nawet go nabrać na mój palec, muszę po prostu trzeć w nim jak wariatka, ale żeby go na przykład przetransferować na swatch, słuchajcie, tu nic nie ma. Także to jest magiczny produkt. Pojawiam się i znikam, taka rola magika. I słuchajcie, nawet już w tym momencie mam wrażenie, że on nie do końca jest widoczny na mojej skórze. A szkoda, bo wydaje mi się, że moim zdaniem miał potencjał, no ale coś tu kurczę z tą formułą jest nie tak. I zastanawiam się, czy tutaj była ta formuła dopracowywana jakoś na ostatni moment, dlatego on był jakoś niedostępny długo w sprzedaży, ale ja się nie znam, więc nie chcę tak mówić. Tutaj słuchajcie, no pomimo tego, że jest tak jakby on mi ładnie wyglądał na twarzy, to ja się tak namachałam, żeby go nałożyć, że no czuję się zniechęcona. Co do żelu do brwi, to muszę Wam powiedzieć, że on tutaj spełnił swoje zadanie. Ładnie mi te moje brwi podkreślił. Każdy włosek jest tak jakby taki opleciony tym produktem, podkreślony. Dla mnie to jest taki bardzo podobny produkt właśnie do tego kleju z NYXa i no muszę powiedzieć, że podoba mi się, jak to wygląda. To nie jest też produkt, który tak na 100% Wam utrwali włoski, od razu Wam mówię, ale takiego lekkiego utrwalenia myślę, że będzie się nadało spoko, chociaż uważam, że jest dość drogi, ale to już jakby pozostawiam Wam decyzję, czy dla Was to jest dużo, czy to jest mało. Zdecydujcie. Od razu podsumuję też tusz, który no niestety muszę powiedzieć, że tak mnie rozczarował, jak dawno nie pamiętam, żeby mnie rozczarował jakiś tusz. Słuchajcie, on miał moje rzęsy pogrubić, ale jakby nic podobnego się nie wydarzyło na moich rzęsach. A mianowicie, moim zdaniem, on je trochę może wydłużył, trochę je wyciągnął, ale tak jakby dał taki efekt, wiecie, nóżek owada. Czyli one były takie super cienkie, trochę wydłużone, ale tak jakby ich, było ich mało. No naprawdę mi się nie spodobał, jakoś tak się źle rozkładał jeszcze na tych rzęsach. No po prostu dla mnie coś strasznego, szczerze mówiąc. A co jest jeszcze najlepsze, że on, słuchajcie, jak gdzieś tam się ciapnęłam nim w jakimś miejscu, słuchajcie, no każdy jest człowiekiem, zdarza się. No to tak jak przy normalnych tuszach, dosłownie czekam, aż one zasną i po prostu biorę jakiś taki zwykły, wiecie, patyczek kosmetyczny czy coś takiego i raz, dwa go ścieram. To tu, słuchajcie, jak on się wedrze w powiekę, no to nie ma zmiłuj, no. Nie, no tak jak niemalże tusz wodoodporny, także dla mnie to jest akurat minus. Także nie polubimy się z tym panem. I jeszcze przejdźmy w takim razie do pomadki z Miss Sporty, która według mnie fajnie rozkładała się na ustach, była taka fajnie kremowa i miała takie satynowo-perłowe wykończenie, które trochę daje taki efekt dwa w jednym, a mianowicie pomadka i błyszczyk w jednym. Bardzo komfortowa, moim zdaniem piękny kolor, także jak ktoś szuka czegoś takiego, no to myślę, że może się zainteresować. I słuchajcie, już ostatni produkt, a raczej produkty, a mianowicie te błyszczyki, z których w sumie tylko ten przetestowałam najmocniej. Moim zdaniem tak jakby ma ładny kolor na ustach, nie ma śladu po tej szalonej wiśni, która tutaj ma miejsce. Ładnie się rozkłada na moich ustach, też nie lepi się, jest kremowy. Słuchajcie, te drobinki, które tutaj straszą, przynajmniej mnie troszeczkę, na ustach kompletnie nie są widoczne, także dla mnie to jest bardzo spoko informacja. I jeszcze tylko taka jedna rzecz, która może być lekkim minusem dla mnie. Trochę ma w sobie taki mocny zapach i gdzieś tam, jak mi, wiecie, wszedł na kant moich ust i trochę mi się go dostało do buzi mojej pięknej, no to no tak trochę czułam, jak mi się najadła perfum, no. No ale to nie jest do jedzenia, tak? Także mogę tylko mieć pretensje do siebie. Dobra, słuchajcie, w tym momencie mamy godzinę 18:09, rozpoczynamy test trwałości. Wracam do Was za parę dobrych godzin, żeby zobaczyć, jak to wszystko utrzymało się na mojej twarzy. No i będziemy wspólnie oceniać. Jest godzina 23:55 i nadszedł czas na podsumowanie. I tak, słuchajcie, patrząc w tym momencie na moją twarz, to uważam, że naprawdę, jeżeli chodzi o stopień wyświecenia się, jest naprawdę dobrze. I przypominam, że to jest podkład, który jest nawilżający, także tutaj zazwyczaj u mnie jest masakra, a teraz wygląda to naprawdę okej. Okay. Ściągnę namiar sebum, no i zobaczymy, co jest pod spodem. Okej, okay, sebum ściągnięte i słuchajcie, tak jak nie było wyświecenia,
to niestety muszę też powiedzieć, że no skóra nie wygląda tak idealnie. On jednak troszeczkę mi się pozbierał, czy nawet, słuchajcie, tutaj w tych miejscach, w zmarszczkach, tutaj w mojej zmarszce, także jestem lekko zdziwiona, bo zazwyczaj podkłady nawet nawilżające tego nie robią, raczej się świecą po prostu. A on też swoją drogą tak jakby pozostawił trochę na mojej skórze, pomimo że czuję, że ona jest bardzo nawilżona, to jednak widzę taką jakby łunę takich wysuszonych lekko skórek na twarzy. To jest w takim lekkim stopniu wokół ust, ale coś takiego jest. Także no jeszcze będę się z nim docierać, chociaż póki co i tak oceniam go naprawdę pozytywnie. I słuchajcie, dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest to, jak wyglądają te cienie. Bo mam wrażenie, że naprawdę intensywność jest utrzymana. Słuchajcie, zobaczcie, w ogóle mi się te błyski nie pozbierały w żadnych zakamarkach na moich oczach. Jedyne co widzę, że może minimalnie się tutaj odkleił pigment tutaj i trochę na połączeniu z tymi błyskami, ale ogólnie uważam, że ten makijaż cały czas wygląda naprawdę bardzo dobrze i no myślę, że ta paletka na pewno trafi do moich takich ulubieńców letnich. I tak, eyeliner, słuchajcie, bez zarzutu wygląda dokładnie tak, jak go zostawiłam. To samo jeżeli chodzi o tusz, który no tu muszę przyznać, że nigdzie się nie odbił i utrzymał się naprawdę bardzo dobrze. Idąc dalej, korektor wygląda dokładnie tak samo. Rozświetlacz w sumie też. Bronzer tak samo. Słuchajcie, no mam wrażenie, że po prostu tak, bo nie minęło parę dobrych godzin od tego czasu. Co do moich brwi, no to one są tak samo dobrze utrwalone i są w tym samym miejscu, jakie zostawiłam. Co tu dalej jeszcze mam? Zostały mi w sumie błyszczyki i pomadka, po których za dużo nie zostało, szczerze mówiąc, umówmy się. Także no tutaj, no to jest, wiecie, trwałość na rzecz komfortu, także ja wybieram komfort zawsze. I tutaj mi teraz przyszło do głowy, że słuchajcie, może te takie lekkie przesuszenia mogą być sprawką tego pudru? On trochę dał mi taki dziwny vibe już od razu po nałożeniu, także jeszcze będę go testować poza tym podkładem, no i zobaczymy, czy może on coś takiego robi, pewnie na moim story dam Wam znać. Dobra, słuchajcie, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu, jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, albo dajcie mi suba, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!